wieczór Państwu. Możemy usiąść, panie Romanie. Możemy usiąść, tak? Ja jeszcze się nasiedzę w życiu, to wolę postać. Może nie. Pani jest w ogóle świetnie wyedukowana, widzę, w tym temacie, jak tu węglowodany. Panie Romanie, ile ja się naczytałam, wspaniale, to żeby się pięknie tu wypaść. Ja może bym zaczął. Mój syn dostał dzisiaj taki kubek, w którym jest, czy ja mógł światło prosić? Jest tak? Można zorganizować światło? Bo tu jest tak. Panie Romanie, może ja też okularów nie mam przy sobie. Udaję, że widzę. Nie ma światła. Panie Romanie. Jest. Z tamtej strony, panie. Jest to. Ja bym tylko przeczytał, bo tutaj na tym kubku jest napisane. Tylko proszę się do tyłu nie cofać. Żeglarzy irlandzkich. Za wiatr. O, jest już, dobrze. Teraz będzie trochę lepiej. Za wiatr, co dmie, za statek, co mknie i za dziewczynę, co kocha żeglarza. O. Słuchajcie, no, bardzo ładny napis. Eryk jest zachwycony. On jeszcze tego napisu nie zna, ale już w tej chwili widzę, że się uśmiecha. To. Więc spróbujemy o tym wietrze, o tych żaglach i może już te światła nie są tak bardzo potrzebne. I te... o tych dziewczynach to mniej, bo jestem żoną i z synem, także. No właśnie. Poza tym, proszę Państwa, jak się wypływa z jednego portu i do tego samego portu się wraca po trzech miesiącach, to trudno o jakieś syreny po drodze, więc generalnie to jest asceza i bogobojność, tak jak właściwie każdy żeglarz, prawda? Ci, co żeglują w Irlandii, to doskonale wiedzą o tym. Ja może opowiem kilka słów o tym węglu, tak? Jeżeli już rozmawiamy. Tak. Bardzo wiele lat temu, kiedy jeszcze wiele osób na tej sali, a szczególnie pań, nie było na świecie, to ja rozpoczynałem żeglowanie w Polskim Klubie Morskim w Gdańsku. To było takie żeglowanie na jachtach, które myśmy nazywali samotopy, dlatego że one bez przerwy brały wodę i tonęły. Jachty były wszystkie drewniane. Moim takim ukochanym jachtem to był jacht regatowy, którego w kokpicie, który był obity miedzianą blachą, była plakietka z napisem Jan Hereshoff, czyli w ogóle absolutnie kultowy konstruktor światowy w dawnych czasach, który projektował stare jachty klasy J do Pucharu Ameryki, między innymi. I na tym jachcie, który był zbudowany dwa lata po rewolucji październikowej, ja nie pamiętam, kiedy była ta rewolucja, ale wiem, że taką datę mi przekazano, to na tym jachcie, żeby się utrzymać na wodzie, to właściwie co roku obcinaliśmy, bo miał bardzo długi nawis rufowy i bardzo długi nawis dziobowy, więc bardzo trudno było tą łódkę utrzymać na wodzie, bo ta rufa nam bez przerwy gniła i tonęła. Więc co roku odcinaliśmy zimą po 20 cm tej rufy i jak był bardzo długi, miał 16-20 i doszliśmy po kilku latach do długości jachtu 14 metrów i coś należało z tym fantem zrobić. No więc ratowaliśmy rany widać właściwie bez wielkich możliwości finansowych, bo to były bardzo trudne czasy, to były lata 70. No i na regatach chyba w 1976 roku na Zatoce Gdańskiej jacht nam zaczął tak szybko brać wodę, że nawet hasło, które w tamtych czasach na tych jachtach było bardzo popularne, ono mniej więcej brzmiało w ten sposób, że najlepszą pompą w rękach przestraszonego człowieka jest wiadro. Więc nawet to hasło nie pomagało i ten jacht nam zaczął tonąć. Z trudem dopłynęliśmy do Gdańska. Postawiliśmy go na 20 paru cumach przy brzegu i potem przy pomocy motorówki pilotowej z kapitanatu portu Gdańska odholowaliśmy przy burcie Rane Vida do twierdzy Wisołuście, czyli tam, gdzie była nasza baza. No i tak się skończył ten mój jacht, ta moja miłość i właśnie nie mieliśmy szans, żeby tą łódkę uratować w ówczesnych czasach. Ja myślę, że dzisiaj to byłoby całkiem inaczej.
W każdym razie kilka dni później pętałem się trochę po Kei w Gdyni i spotkałem kolegów z jachtu Tornado, z którymi dwa tygodnie wcześniej, to był jacht nowoczesny z kotwicy, który miał dakronowe żagle. My mieliśmy też dakronowe, tylko ten dakron był trochę taki, trochę taki leciwy już. Ale udało nam się tym Ranewidem z tym Tornado wygrać i wygrywaliśmy z nim jeszcze chyba dwa albo trzy razy. Co, jak sobie uświadomiłem, że jacht, który był zbudowany dwa lata po rewolucji październikowej, jacht tuż świeży i nowy i znacznie większy, zbudowany w stoczni imienia Konrada, w takich warunkach słabo- i średniowiatrowych, miał z nami szansę więcej takiej jak Niemcy pod Stalingradem. I wygrywaliśmy z nim bardzo często. No i stąd znałem tą załogę i kapitana. A ponieważ skończył mi się Ranewid, więc dostałem propozycję właśnie żeglowania na Tornado. No i tutaj rozpoczęło się ta właśnie taka historia, że w ogóle trafiłem do zupełnie innego świata, bo tak jak przedtem znaliśmy wodę w zęzach na Ranewidzie, która przechodziła przez te planki z zewnątrz, to zauważyłem, że jedyną wodą w sęzach na Tornado to była woda po źle odsadzonych ziemniakach w kambuzie, więc to było takie zjawisko, które było bardzo dziwne, bo ja byłem przyzwyczajony, że właśnie całą wachtę trzeba było tam kręcić tą pompą, buchać albo pracować wiadrami. W 78, bo tak prędko to jeszcze nie, wygraliśmy takie regaty. My nazywaliśmy te regaty wtedy dla młodzieży i karmiących matek. To była operacja Żagiel. No bo to były takie fajne, tam oni biegali, tańczyli i tak dalej. Jak ktoś przyjechał z takiej ekipy regatowej, to właściwie bez żadnych problemów mógł ten długi wyścig wygrać. No i myśmy na Tornado wygrali wtedy Puchar Króla Szwedów i wtedy nasz kapitan Tadeusz Siwiec zaczął już nam wspominać o tym, że udało się trójce skipperom, takim tym starym kapitanom w naszym kraju, zorganizować coś takiego jak budowę i licencję nowych jachtów na Admiral's Cup w 79 roku do Anglii. No więc Admiral's Cup to był w ogóle absolutny szczyt marzeń. I no, Eryk już ziewa, to zaraz poczekam co z resztą. No i okazało się, że ten nasz jacht, który potem otrzymał nazwę Nauticus, ten drugi to był Hadar, miał na nim płynąć świetny polski skipper Perlicki Zygfryd, który na Hadarze w ogóle zrobił wtedy najlepszy wynik z trzech polskich jachtów. No i ze Szczecina to był Cetus. To była konstrukcja polska, bo te dwie poprzednie to były jachty budowane na licencji Daga Petersona z Nowej Zelandii. No i zaczęliśmy bardzo ciężko pracować, żeby w ogóle jakoś tam poprawić swoje umiejętności i zdrowie przede wszystkim, więc byliśmy wtedy w kwiecie wieku, mogę powiedzieć. Znaczy w kwiecie wieku to ja jestem dzisiaj, ale wtedy to był dopiero kwiat. No i tak, więc graliśmy całą zimę w piłkę nożną na piasku plaży w ciężkich zimowych butach i w odważnikach z ołowiu przymocowanych do stóp. Chodziliśmy na basen. Ja wtedy miałem okazję poznać, to był taki okres przygotowawczy, bo jak był w budowie, miałem okazję poznać pana komandora Franciszka Wróbla. To są takie podręczniki w naszym kraju pisane. Tak, ostatni Franka Wróbla, bardzo dobry podręcznik, który polecam do dzisiaj, to jest Wademekum oficera wachtowego. Takie kompendium wiedzy dla każdego nawigatora.
No i Franciszek Wróbel był dla mnie, dla Sławka i dla mnie, bo myśmy mieli być szefami tych dwóch wacht na wyścigi długie. Był dla nas bezlitosny, ale skończyliśmy cały kurs nawigacji szkoły morskiej w ciągu 5 miesięcy. No i potem jeszcze popłynęliśmy na parę dni na takim statku szkolnym Kopernik, żeby kilka razy wziąć pozycję z ciał niebieskich oczywiście. No tak wyedukowani, z jakimiś spostrzeżeniami, informacjami, ponieważ obydwaj byliśmy pierwszy raz w ogóle na pływach. Wy tu w Irlandii to macie ciągle te pływy. Samolot, zastanawiałem się, czy wylądujemy, bo jak przyjdzie wysoka woda, to zaleje pas startowy, ale Eryk powiedział, że jest okej. No i rozpoczęliśmy żeglowanie na tym jachcie naszym w maju. Sama organizacja w ogóle tego Admiralska była, muszę powiedzieć, pomimo, że to był taki okres wczesnej komuny, czy później, no trudno powiedzieć, ale okres Gierka jeszcze, no i organizacja była, muszę powiedzieć, bardzo dobra, to znaczy tak, zadbano o to, żebyśmy za często nie wychodzili z jachtu na ląd, czyli wynajęto statek szkolny Łużyca. To był statek szkolny Szkoły Morskiej w Szczecinie, który dla adeptów Szkoły Morskiej to był taki stary B10, taka przerobiony z maszyny parowej na silnik spalinowy, stary trawler przetwórnia. I ten stary trawler przetwórnia stanął na środku Ciesiny Solent na kotwicy, a my musieliśmy jachtami do niego dobijać, więc jakby Kaus, Limington i te ościenne porty tośmy oglądali z daleka. Od czasu do czasu oczywiście trzeba było tam być. Nauczyliśmy się bardzo wiele, dlatego że Anglicy organizowali wtedy przez ten okres coś, co było w ogóle dla nas, jeżeli chodzi o wiedzę, to było w ogóle, to był w ogóle okres taki, że nam brakowało absolutnie informacji i technicznych, i w ogóle z każdej dziedziny, z elektroniki, z techniki żeglowania i tak dalej, i tak dalej. Więc Royal Ocean Racing Club, klub, którego mam przyjemność być już dzisiaj członkiem, to organizował wtedy takie sympozja i na przykład sympozjum z streamowania żagli, które trwało 3-4 dni, prowadził Tom Schnackenberg z firmy Nordseis, to taka dawna gwiazda, właściwie podwaliny pod firmę Nord i nowe technologie, i Dennis Conner, taka gwiazda amerykańska z Pucharu Ameryki, bardziej znana w Stanach od kosmonauty Armstronga w każdym razie. No i mieliśmy z nimi te zajęcia właśnie związane z streamowaniem żagli, i to było też związane z teorią i z praktyką, bo mieliśmy 3 równorzędne jachty, na których testowaliśmy różne ustawienia według jakiegoś tam klucza tych żagli, i te, muszę powiedzieć, te zajęcia nam dały naprawdę bardzo wiele. I równolegle mieliśmy zajęcia też z firmą, która produkowała i takie kierunki i maszty, czyli SSS, Stern Sailing System i Sparkraft. I muszę powiedzieć, że w zasadzie wszystkie mądrości tego sympozjum są aktualne do dzisiaj, bo na przykład kto dzisiaj wie, jak ustawić na jachcie maszt? Jak sprawić, czy on jest prawidłowo ustawiony. I ja bym w ogóle nie przypuszczał, że trzeba sprawdzić, czy opędnik jest w środku jachtu. Nie? No bo to jest właśnie taka znana, jest otwór w jachcie, no bo ktoś ten otwór zrobił, tak? Ale kto? I skąd zmierzył, że to jest akurat w środku? Nie? Więc ja mówię o takich podstawach, plus oczywiście statyka, ustawienia masztu, potem dynamika i tak dalej.
I sobie w ogóle nie zdawaliśmy sprawy z tego, że to, co oni nam przekazują, to są absolutne podstawy. To była wiedza, która była dla nas absolutnie wiedzą tajemną, ale to były absolutne podstawy, bo potem już jak przyszedł okres Gemini, potem MKKF i tak dalej, to byliśmy zupełnie na innym poziomie. To była już całkiem inna wiedza. No i tak popłynęliśmy na ten Admiralskap i oczywiście na 19 teamów, czyli 57 jachtów, które startowało. Pływaliśmy dzielnie na końcu stawki. Mieliśmy takich swoich przeciwników Singapur, gdzie było parę jachtów, które się nie załapało do teamów angielskich i jakichś tam jeszcze innych. Natomiast cała ta środkowa Europa z Anglikami, Amerykanami, to już w ogóle nie wspomnę, i w ogóle Francuzami, to nam tak odjeżdżali, że w ogóle żadnych szans. No i pomimo, że próbowaliśmy i tak dalej, to potem okazało się, że jak po jakimś czasie zrobiłem sobie analizę, dlaczego tak się stało, no to pomimo, że mieliśmy sprzęt zrobiony na licencji, to pomimo tego, że to było zrobione na licencji, to na licencji to były zrobione linie. Ale tak zwany engineering, czyli samo zbudowanie jachtu, jego waga, rozmieszczenie ciężarów i tak dalej, to było coś, o czym w Stoczni Konrada z reguły się nie rozmawiało, bo to było zbyt trudne. I my nie wiedzieliśmy też o czymś takim. No więc jakby finał był taki, że właściwie o naszych wynikach nikt nie dyskutował, dlatego że ostatni wyścig tych regat to był słynny Fastnet w 1979 roku, gdzie zginęło 15 żeglarzy i 4 ratowników. No i muszę powiedzieć, że dla mnie to był też przełom, bo to było zupełnie inne podejście do tego, jak trzeba się przygotować do takich regat. My byliśmy fatalni, jeżeli chodzi o regaty i wiedzę. Wydawało nam się, że mamy tą wiedzę. Po iluś latach pływania regatowo człowiek się dowiaduje, że właściwie to on jest gdzieś na początku drogi. To jest w ogóle dramat. Nie? A ja tak miałem 2 razy w życiu, także to było po prostu straszne. No i natomiast byliśmy bardzo dobrą załogą, jeżeli chodzi o przygotowanie takie typowo marynarskie, nautyczne. Tutaj to muszę powiedzieć, że bez żadnych problemów przetrwaliśmy ten fastnet, pomimo że siła wiatru dochodziła do 88 węzłów. Chcę powiedzieć, że 12 Beauforta to jest 60 węzłów plus, nie? Czyli tak jakby skalując Beauforta, to mieliśmy gdzieś koło 17. I potem się dowiedzieliśmy po tym wszystkim, że w trakcie tego Fastnet to była w ogóle największa akcja ratownicza na morzu w dziejach świata, więc w ogóle ponad 4000 ludzi brało udział w akcji ratowniczej. Brała udział prawie cała flota wojenna Irlandii, to jest bardzo ważne, więc jakby ktoś was kiedyś zapytał, to wiecie, że Irlandia bo bardzo poważnie brała udział w takiej akcji ratowniczej. Natomiast oczywiście część angielskiej Home Fleet. Wiem, że przez ten okres tej trudnej nocy 4 samoloty, one się nazywały wtedy inaczej. Dzisiaj to są AWACSy, a wtedy one miały jakąś inną nazwę. Nie mogę sobie przypomnieć, to coś zrozumiałe, zważywszy na PESEL. Także więc te AWACSy 4 plus oczywiście największy trud i największy wkład miały brytyjskie łodzie te ratunkowe, te RNLI. One miały kilkaset godzin wszystkie razem, kilkaset godzin pracy przy sile wiatru powyżej 60 węzłów. To, że nie zginęło więcej ludzi, to duża zasługa helikopterów Sikorski, bo włączyła się angielska Navy, ta lotnicza też, no i po prostu to były jedyne urządzenia lotnicze, które po godzinie drugiej w nocy były w stanie po prostu cokolwiek zrobić. I największym wrogiem w tych regatach było też to, że
że była bardzo, że był bardzo duży spadek, to był 12-13 sierpień, był bardzo duży spadek temperatury, ponieważ to był układ baryczny, którego w ogóle, bo potem były takie głosy, że to o jak puścili regaty przy takiej sile wiatru i tak dalej. Tego nie można było przewidzieć. Anglicy przewidzieli gale, are, czyli maksymalnie 9 Beauforta. Natomiast okazało się, że to był niż, który, co się bardzo rzadko zdarza, przeszedł w górnych warstwach atmosfery, rozpoczął się sztormem na wschodnim wybrzeżu. Ja potem robiłem analizę tego meteorologiczną, ponieważ ja jakby zagłębiałem w moim dalszym życiu regatowym też w te tak zwane grip files i meteorologię. No i potem, kiedy byłem już nie w 79, tylko w 97, czyli odwrócenie dwóch ostatnich cyfr na Admiral's Cup na MK Cafe, to spotkałem meteorologa, który robił analizę tych regat właśnie Fastnet i to był Amerykanin Bob Price, więc z tego całego teamu to było dwóch ludzi, którzy byli na Admiral's Cup. Wtedy ja byłem na jachcie, czyli pływałem, a on był oczywiście w zespole brzegowym i on nam przygotował prognozy. Dwa razy się bardzo poważnie pomylił, no ale zwycięzców się nie sądzi. No i w każdym razie muszę powiedzieć, że jak wracaliśmy, to było widać po tych innych jachtach, jak staliśmy gdzieś tam w śluzie, w kanale Kilońskim, czy gdzieś tam jak wróciliśmy do Polski, to ja po minach ludzi dopiero sobie zdałem sprawę z tego, co myśmy przeżyli, bo to była naprawdę olbrzymia tragedia. Olbrzymia tragedia. Potem oczywiście podobny wypadek się zdarzył w czasie Sydney Hobart w 1994 roku. Zginęło 6 osób, ale tam nie mieli takiej siły wiatru, jaka była u nas. Nie? W każdym razie te wszystkie informacje, książki o Fastnet w 79 roku, one są po prostu straszne, że tam fale jak dworzec Waterloo. Ja przyznam, że nie pamiętam dworca Waterloo, ale tamte fale to pamiętam. I no i jak wróciliśmy do kraju, to na Hadarze, bo potem się zamieniliśmy na łódki, klub Kotwica kupił Hadara. Ja pływałem na Hadarze, dwa razy na Hadarze. Udało nam się z tą ekipą, z którą pływałem, zdobyć Mistrzostwo Polski. Mieliśmy oczywiście swojego silnego przeciwnika, to był Jurek Siudy na Cetusie, który był naprawdę doskonałym technikiem i moim zdaniem to był wtedy numer 1-2 w kraju oprócz Perlickiego. Myśmy byli młodą załogą wtedy, więc to tam o nas nikt nie wspominał. No i wygraliśmy dwa razy te Mistrzostwa Polski i potem się rozpoczęła w Polsce w 81 roku rozpoczęła się wojna. A skończył mi się paszport nagle, znaczy zebrano mi na 5 lat paszport, no i byłem pracownikiem Gdańskiej Remontowej. No i z różnych przyczyn, no i w każdym razie nie spotkaliśmy się tu, żeby rozmawiać o polityce i o strajkach. Ale jakby było takie spotkanie, to ja jestem gotowy. W każdym razie stało się tak, że w 87 roku cały czas gdzieś ten jacht klasy jednej tony, bo to była wtedy najmniejsza łódka z tych, które mogły wystartować z tych trzech Admiral's Cup. I liczyłem na to, że jak zbudujemy taką łódkę, to może w jakimś kraju z mieszaną załogą się nam uda się nam start, no bo ja jakby chciałem. No to gdzieś tam z tyłu była to ciśnienie rewanżu jednak tego Admiral's Cup, że oni nas po prostu tam strasznie skopali. No strasznie nas skopali. I to było tak, że gdzieś tam z tyłu głowy. No i wystartowaliśmy na tym Gemini, który był zbudowany nomen omen w stoczni Konrada. No i wystartowaliśmy w takich wyścigach w Niemczech, które są, u Niemców to w ogóle jest co weekend to regaty.
I myśmy zawsze mieli problemy z ich załogami amatorskimi. I dopiero jak zacząłem zbierać trochę wiedzy, okazało się, że te załogi amatorskie to są wszystko ludzie, którzy codziennie o 16 po pracy, kiedy się ten arbeit u nich tam kończy, to oni wszyscy na te łódki i wszyscy trenują. Na tym akwenie Stolegrund. Niemieccy amatorzy są naprawdę bardzo mocni i naprawdę tutaj nie jest potrzebny, bo u nas to tam, tak jak kolega Tomek właśnie z Olsztyna, on tam, że on płynie na Sydney Hobart. Swoje kwalifikacje najlepiej sprawdzić najpierw na Killerwoche u Niemców. Bo naprawdę się bardzo trudno przebić i srogie lekcje można tam odebrać, więc bardzo polecam. Jeżeli chodzi o amatorów. W każdym razie na tym naszym gemini, który był zbudowany, gemini to się w ogóle wzięło stąd, że nas z 10-osobowej załogi, 9 z nas było spod znaku bliźniąt, w tym ja. Więc tak sobie wymyśliłem, że to jest w ogóle bardzo fajna nazwa. No i tak się stało. W każdym razie okazało się, że na tym gemini, który miał długość Wantonera, mieliśmy wtedy bardzo dobre żagle, bo udało mi się namówić głównego księgowego stoczni, który żeglował zresztą z nami, więc to tak jednak trochę przy znajomości trzeba tam próbować ten budżet złożyć. No i wystartowaliśmy w Niemczech w regatach Bitcup, taki sponsor, który produkuje piwo. Na linii startu stanęło 22 Wantonery, no i my na tym naszym gemini. No i na takiej trasie up and down, czyli jest, ja właśnie nie bardzo wiem, czy większość z Państwa to ma coś wspólnego w ogóle z żeglowaniem, czy, bo ja tutaj tak opowiadam. Nie ma Panie Romanie, ale by Pan chcieli. Tak, to się będę starał. Tak, to co niektórzy mają. To ja się będę starał tak ogólnie, tak? Znaczy to są dwie boje i takie kółka się kręci dookoła, takie dwa albo trzy kółka, w zależności od siły wiatru. Więc jak myśmy wchodzili na ostatnią boję przed metą, nie, czyli to tak 3 kilometry, 4 przed metą, nie mówię w milach, to jak myśmy na tą boję górną wchodzili, to już ostatni jak przed nami był na mecie. Nie? No i tak było za każdym razem. I jak mówię, no mamy taki nowoczesny jacht, ale to jest po prostu ślimak. Nie? No i jak wróciliśmy z tych regat, potem udało nam się na tym jachcie, nie bardzo wiem jak, do dzisiaj jeszcze wygrać Mistrzostwa Polski. I powiedziałem po tych mistrzostwach, że już nigdy więcej na ten jacht nie wsiądę. A koledzy załogi mówią, że znaczy co, to znaczy co, ty pójdziesz do klubu i powiesz, że jacht, który ma 1,5 roku, to on jest nie chcę używać brzydkich słów, to on jest zły? No jest, po prostu jest zły, no. Nie bardzo wiem dlaczego, ale jest zły. No i proszę Państwa, 87 rok to był taki przełom. Powiedziałem nie, musimy mieć łódkę, musi być dobry konstruktor, dobra technologia i dobre materiały, bo pozbierałem trochę wiedzy, że tam jest jakieś włókno węglowe, coś. Wysłaliśmy 3 listy, ponieważ 88 rok, to część z Państwa pewnie pamięta, w kraju ocet i herbata na półkach. O właśnie, a tutaj grupka ludzi chce zbudować jacht, który kosztował wtedy w Niemczech równą bańkę marek, czyli w przeliczeniu na dzisiaj to bańkę euro. Dzisiaj to byłoby trochę taniej. Węgiel jest tańszy. No i sprowadzamy z Rosji, jak Państwo wiecie, więc jest tańszy. No i tak, i okazało się, że jeden z nas zna tak dobrze angielski, bo mecenas Wojtek, który kończył w ogóle uczelnię gdzieś tam w Londynie i w ogóle znaliśmy się ileś lat, a w ogóle to był taki człowiek, który potem okazał się, że był jednym z głównych prezesów rad nadzorczych, ale to już było moje czwarte życie. Doktora Kulczyka, z którym się nam udało potem zrobić taki projekt jak regaty dookoła świata na katamaranie Edwarda Polfarma. No i napisaliśmy 3 listy do 3 biur konstrukcyjnych na świecie
bardzo ładnie, że jesteśmy grupą studentów, że my chcemy tam w ogóle zbudować sami tą łódkę i tak dalej. I w ogóle no, pełni zapału, tylko brakuje nam środków w ogóle i tak dalej. No i te listy wysłaliśmy do Anglii, do Roba Humphreysa, do Bruce'a Fara, to takie renomowane biura konstrukcyjne, numer jeden na świecie. I Rolf Frolik, Judel Frolik Design z Hamburga. Po kilku dniach, ponieważ nie było wtedy maili, one dopiero tak gdzieś tam zaczęły raczkować, dostaliśmy dwie odpowiedzi. Jedną ze Stanów właśnie od Bruce'a Fara, a drugą od Roba Humphreysa z Anglii, że generalnie były bardzo podobne, że jesteśmy w ogóle bardzo happy, że my tu wam chcemy pomóc i tak dalej. I że oczywiście projekt second hand, nie nowy projekt, tylko second hand, jak tu propaganda z Nowej Zelandii, który wtedy wygrał Admiral's Cup i tak dalej, że my go troszeczkę tam stuningujemy dla was. No i to jest koszt tylko $25,000, więc przełknęliśmy ślinę. No i mniej więcej podobna cena przyszła z Anglii w funtach. Byłem, przyznam, trochę załamany, ale przyszedł trzeci list. I w trzecim liście szef biura konstrukcyjnego w Hamburgu, Rolf Frolik, napisał: drogi Romanie, przyślij mi bilet lotniczy Hamburg-Gdańsk-Hamburg, porozmawiamy o projekcie. I tu się zaczęły schody, bo bilety kosztowały wtedy, bilet kosztował 800 marek. Proszę Państwa, zbieraliśmy 3 tygodnie na ten bilet. Udało nam się w końcu i miałem taki samochód, bo był bardzo popularny w tamtych czasach w Polsce, 126P. Stoję na lotnisku w Rębiechowie, dzisiaj imienia Lecha. Idzie, patrzę, w drzwiach staje ta gwiazda światowych projektów żaglarskich, ten George Clooney żagli i w ogóle projektów Rolf Frolik i wychodzę z samochodu. Tak patrzę, ale wsiadł bez kłopotów na razie, więc już był mój, ale niestety tu był rozrusznik, który oczywiście z nerwów szlak trafił, więc ja z mioteczka z tyłu i ten silniczek z mioteczką buch, 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 buch. Mr. Frolik tak się tylko obejrzał i do mnie mówi: doch, mówi, ty się na tym znasz. Mówię, no. Jedziemy. Mijamy na Przymorzu, tak patrzy, mówi: a co to jest? Ja mówię: no Rolf, to jest najdłuższy budynek na świecie. Ale po co? Więc on mnie takimi pytaniami, ja już byłem taki dumny, bo mu to chciałem pokazać parę rzeczy. Między innymi pokazałem mu recepcję w hotelu, który udało mi się dzięki stoczni załatwić. My czekaliśmy już tam z chłopakami. No i Rolf oczywiście do recepcji i mówi, żeby go pani połączyła z Hamburgiem, bo on chce żonie powiedzieć, że wylądował, a pani mówi: no, za 8 albo za 10 godzin. Więc on: line is broken. Nie, nie, to tak jest. Poszliśmy na kolację. O 4 rano Rolf Frolik okazał się prawdziwym Słowianinem. Nie było w ogóle żadnych rozmów. W ogóle o jachtach żeśmy w ogóle nie rozmawiali, bo to w ogóle bez sensu, żeby gadać w ogóle o czymś, z czym on tutaj przyjechał. No więc na drugi dzień żeśmy się już w dwójkę umówili, że o 10 rano śniadanko i tam będziemy rozmawiali. Ja przyjeżdżam o 10, a pani w recepcji, żebym poczekał, bo pan Rolf wcześniej rano, jak wcześniej rano, jak on się chyba nie kładł, wziął taksówkę i pojechał zobaczyć, gdzie pan co, on chyba pojechał zobaczyć, gdzie on wylądował. Czekałem do 11, przyjechał, spojrzał na mnie z uznaniem. Ani słowa, dzień dobry panie, ani słowa nie powiedział, w ogóle nigdy ze strony Rolfa nie padło jakiekolwiek zwątpienie, że my tego jachtu za tą bańkę marek nie zbudujemy. On, jak, bo chcę już się państwu przyznać, bo to jest mój przyjaciel, w ogóle my się znamy już tyle lat. Rolf kiedyś mi się przyznał, mówi: słuchaj, jak ja popatrzyłem w twoje oczy, mówi, ty Polański, jak ja zobaczyłem te twoje gały, jak ja bym ci powiedział, że ja ci nie dam tego projektu, to ty byś mnie zabił tam na tym lotnisku.
On mi po prostu ten projekt dał. On mówi, że to jest, Romek, to jest prezent od naszego biura konstrukcyjnego i ode mnie. I my wam pomożemy tą łódkę zbudować. Możesz do mnie o każdej porze dnia i nocy, bo mówi, widzę, że tu problemy z komunikacją są, więc możesz dzwonić nawet o 5 rano. Mówi, chcę powiedzieć, że godzina konsultacji u konstruktora takiego jak Frolic to jest 1500 euro. Nie? To jest zupełnie inny świat. Nie? To jest jeden z najbardziej zamożnych konstruktorów, najlepszych na świecie. Dwa razy wygrał Puchar Ameryki na jacht Alinghi szwajcarski, był zatrudniony przez Ernesta Bertarelli, ale przede wszystkim człowiek, który jest po prostu fantastyczny, jest doskonałym matematykiem, jest świetnym kumplem, a poza tym no, ma taki dystans i w ogóle on... I ja bez niego to bym wtedy, nawet mając te plany, to bym zginął. Także to w ogóle mieć projekt, a potem jeszcze i technologia, czyli ten engineering. Ja dowiaduję się, że my musimy kupić niestety, ale 5 belek węgla, to jest około 500 kg włókna węglowego i to kosztuje tyle, a tyle pieniędzy, a my nie mamy tych pieniędzy. I wymyśliłem taki projekt, że my po prostu, bo zupełnie przypadkowo, bo to jest cały jakby koincydens, jakiś taki zbiór dobrze poukładanych zbiegów okoliczności, na które ja nie miałem specjalnie wpływu, ja tylko jakoś tam może to wykorzystałem. Okazuje się, że nasz wspólny kolega, który mieszka w Stanach, przez to, że dostał duże odszkodowanie, bo on był rybakiem i ucięło mu tam dwa palce przy windzie trałowej i on dostał takie odszkodowanie, że on kupił dwa rybackie statki w Stanach i stał się armatorem. Ale oprócz tego, że kupił te statki i miał już te statki pływały, on już w ogóle nie, to on chciał mieć jacht z Polski. I ja mówię, Stasiu, my mamy dla ciebie piękny jacht. Mówię o kadłubie Wantonera, ale to jest tylko jacht, bez masztu, bez silnika, bez kabestanów. Ja to biorę. Ile wy za to chcecie? Ja znałem cenę tego węgla, tych materiałów i mówię, ty musisz wysłać te pieniądze tylko do Diponta, do Szwajcarii i zapłacisz za te materiały, a my je sobie oczywiście jakoś tam oni nam je przyślą. No i Staś powiedział OK. Więc okazało się, że nagle w ciągu dnia znaleźliśmy, oczywiście to było, dzisiaj już mogę powiedzieć, to było absolutnie nielegalne, nie? Poza tym doskonale sobie zdawałem sprawę, że ten kadłub, który będzie tej samej wielkości, no to tak jak w tym filmie Miś, no, że on będzie lżejszy. I tak obywatelu, wy żeście ważyli przed wyjazdem z kraju 85 kilo, a wraca was 81 kilogramów. Bo każdego ważyli, jak wyjeżdżał z Polski. Nie wiem, czy państwo wiecie, nie? Ale to przynajmniej w tym filmie. Czyli przyjeżdża z zagranicy o 3 kilogramy obywatela mniej. Gdzie się podziało te 3 kilogramy? To będzie dokładnie to samo, jak w tym filmie Miś. No i okazało się, że wszystko już jest podopinane. Wiemy, że mamy te materiały, budujemy formę do budowy jachtu i nagle przychodzi Telex, bo znaliśmy z Rolfem drogę komunikacji. Jedyna, która była absolutnie pewna, nie telefax, bo na to ja musiałem mieć w stoczni zgodę komórki wojskowej, tylko Telex. Te kropki tam cyk, cyk, cyk i wyszło, Roman, carbon fiber jest na liście COCOM i DuPont nie może ci tego wysłać ze Szwajcarii do Polski. Lista COCOM to była lista materiałów i technologii objętych embargiem, przywozu z zachodu do krajów naszego wesołego bloku, a szczególnie do Polski. No i stało się tak, że po prostu wysłaliśmy pieniądze i nie możemy zbudować jachtu, bo jacht sprzedaliśmy, ten pierwszy, więc w ogóle nie mamy jachtu i nie wiadomo co. Siedliśmy z Józiem, to mój przyjaciel od projektu, i siedliśmy do jego samochodu, on miał takie stare rozklekotane Volvo. Jechaliśmy jakąś taką trasę, żeby zahaczyć o Darłowo, bo tam jego tata był rybakiem i miał diesel, tak? Bo to wtedy były kartki, pozbieraliśmy te kartki na paliwo, tego przejechaliśmy do Hamburga, gdzie było tankowanie następne u Rolfa i potem pojechaliśmy dalej. Rzuciliśmy te belki na pakę i wracaliśmy i cała akcja, którą ja sobie zaplanowałem, to miała być granica holendersko-francuska.
We Francji na ostatniej stacji benzynowej przed... Mnie nagrywają tutaj, tak? No to ja to proszę bardzo skasować, dobrze, co ja powiem teraz. To myśmy wyrzucili papiery celne do kosza na śmieci na tej stacji benzynowej. Pojechaliśmy i o drugiej w nocy celnik holenderski usłyszał ode mnie, że nas we Francji okradli, a tu wieziemy włókno szklane na budowę żaglówki takiej do Polski, czy on może jakiś dokument nam wystawić. Ja nie wiem, co ten celnik palił, ale powiedział, że ty mi weź tutaj, podyktuj, co ci mam tu napisać i żeśmy z tym dokumentem pojechali do Polski. No i budowę jachtu robiliśmy 3,5 miesiąca, czyli tak jak mniej więcej to był taki okres, jak długo budowano, trochę krócej, budowano taką łódkę regatową w ekspresowym tempie na przykład w Niemczech. Jeszcze co wymagało takiego sprężenia, bo Jarolfowi powiedziałem, jak on mi te, jak już mieliśmy rozpoczynać tą budowę jachtu, to jeszcze go poinformowałem o tym, że ja nigdy w życiu nie budowałem jachtu. I to był też główny problem, no bo mamy już wszystko, ale jeszcze nie wiemy jak. Więc Rolf stworzył taki buklet, gdzie na każdej stronie, to tak jak się składa IKEA albo coś takiego. Także budowę jachtu, proszę Państwa, jakby się ktoś w ogóle się na tym nie znał, to ja jestem gotów tu zrobić taki buklet i Pani na przykład sobie zbuduje w ogródku w 2 miesiące żaglówkę. Naprawdę. Ja nie żartuję. Gemini była oczywiście absolutnym hitem, szczególnie to, że byliśmy wtedy, mam oczywiście dokumenty, byliśmy wtedy Zegeln, Die Yacht, Yachting World, te wszystkie magazyny amerykańskie. Oni po prostu pierwsi zrobili krok w stronę NATO, takie były artykuły. No bo to był taki rok, gdzie myśmy mówili o tym NATO, ale jeszcze tak, a tu nagle włókno węglowe. A Niemcy to w ogóle napisali taki artykuł, że keine Geld, no w ogóle nic oni nie mają, a oni zbudowali taki jacht. Więc każdy Niemiec, jak to czytał, to miał łzy w oczach. Nie? W każdym razie Gemini to był taki przełom. Ja się będę skracał, bo wiem, że mam tylko 45 minut i zaraz tutaj tłum prelegentów padnie za mną. Ale chcę powiedzieć tak, że po 6 latach, kiedy przestaliśmy pływać, chcę powiedzieć, że to była bardzo ciężka droga. W międzyczasie stataliśmy się, można powiedzieć, z zawodowcami, pływaliśmy w bardzo silnej stawce. Pierwsze nasze mistrzostwa świata były takie, że pojechaliśmy bez pieniędzy, jak zwykle bez niczego, kompletna improwizacja. Mistrzostwa świata były w Marstrand w Szwecji. Trzeci wyścig był bardzo ważny, to był średni, którym 11 jachtów złamało maszty. Nasz maszt był 8 z kolei, z tym, że my nie mieliśmy zapasowego. Maszt z takim linkiem kosztował wtedy w granicach 80 tysięcy dolarów na nasz jacht. Więc byliśmy strasznie, to była klęska. No i wracam, bo to był też taki przełom, wracam po południu gdzieś tam z biura regat, patrzę, że przy jachcie jest tłum dziennikarzy, błyskają flesze, tego wchodzę na łódkę, a tam siedzi nasz bosman Misiu i naprzeciwko niego taki wysoki facet bez włosów. I Misiu mówi, zobacz, palą obydwaj, palą klubowe. I piją mazowszankę. Nie wolno było palić w środku w jachcie. No i ja już zamierzam, a mi się mówi, ty zobacz, jaki fajny facet przyszedł i nam podarował swój zapasowy maszt. Ja mówię, Misiu, to jest oczywiście, że jest to fajny facet, ale chcę ci powiedzieć, że jest to, wszystko na to wskazuje, następca tronu Norwegii, książę Harald. A mi się mówi, o kurwa, bo on wyjął te klubowe z kieszeni, one były tak zgięte, nie? I zaczął prostować tą paczkę z nerwów klubowych. Harald mówił, no, nie ma problemu. No i tak okazało się, że ponieważ myśmy trafili do klasy i ja też na początku nie miałem pojęcia, tam Larry Allison, dwie głowy koronowane, bo na Bribonie jeszcze pływał Juan Carlos. I w ogóle była najbogatsza klasa w ogóle wtedy, a my po prostu nagle się znaleźliśmy w tej klasie i szef klasy, taki Włoch, taki no, to kapot i... Świetny facet zresztą. Pasquale Landolfi i Pasquale powiedział, że w ogóle nie ma mowy, dopóki nie znajdzie się sponsora, to pływacie i jeździcie na koszt klasy. W 1992 roku udało mi się podpisać kontrakt. To był pierwszy kontrakt sponsorski w Nowej Polsce.
i zaczęliśmy już naprawdę być, można powiedzieć, jeszcze nierównorzędnym umiejętnościami, ale już równorzędnym partnerem do pozostałych łódki, pozostałych jachtów. No i tak się stało, że to Gamini nas tam gdzieś wyciągnęło bardzo, bardzo wysoko w zupełnie nowy świat. Startowaliśmy w kilkunastu imprezach w przeciągu roku. Każda impreza była od 9 do 12 wyścigów, czyli ilość wyścigów, które robiliśmy w sezonie, była bardzo duża. Po skończeniu, tak bardzo szybko przejdę jeszcze, jak skończyliśmy to Gemini, to bo się skończył kontrakt z Bigiem, to potem byłem 28 dni bez sponsora, udało się znaleźć sponsora, to było MK Cafe. No, najpierw na Gemini zrobiliśmy jeszcze dla MK Cafe, wygraliśmy Killer Woche tam z tymi amatorami z Niemiec, a potem my zaczęliśmy budować łódkę. Oczywiście według projektu, nie będę mówił kogo. Cała łódka 41 stóp RC40 MK Cafe. Ten jacht zbudowaliśmy w 3,5 miesiąca. Z takich ciekawostek, to łódka była w 100% z kewlaru, to była też inna technologia. Ale żeby było ciekawe, to był pierwszy, ponieważ skończyliśmy budowę jachtu na 3 dni przed Mistrzostwami Świata w Pireusie, to był pierwszy jacht, który poleciał do Pireusu z Gdańska samolotem. Antonow 172, 5 czołgów, albo 100 ton, albo taki nasz żaglowiec. To było takie bardzo amerykańskie, jak oni mówili. No a potem to były kolejne przygody, ale dzisiaj to już nie będę o tym mówił. Panie Romanie, tutaj opowieści nie byłoby końca na pewno. Bardzo dziękujemy. Czy ktoś z Państwa ma jakieś pytanie? Szybkie, krótkie. Pytania proszę takie nie jak za spotkanie z poetą, czyli czy można otworzyć okno na sali, bo duszno. Pamięta Pan swój pierwszy raz na wodzie? Jak pierwszy raz Pan żeglował? Tak? Był taki okres, kiedy na wodzie to bardzo trudno było w ogóle zapamiętać. Ja wiem, o co chodzi, tak? Człowiek był młody, to. Ale mój pierwszy raz w ogóle na wodzie? Tak, u mojej cioci na wsi jest taka, to się nazywa glinianka. I ja z moim bratem, który też żegluje, żeśmy zwodowali do tej glinianki drzwi od stodoły, od obory takiej. I żeśmy po prostu, niestety one nie wytrzymały naszego ciężaru, ponieważ byliśmy młodzi i zupełnie parę kilo lżejsi. I te drzwi razem z nami zatonęły, ale tam nie było głęboko, bo staliśmy potąd i to był pierwszy rejs. Muszę powiedzieć, że go będę pamiętał do końca życia. I no, wtedy właśnie zwróciłem uwagę na to, że jednak bezwzględnie trzeba zwracać uwagę na bezpieczeństwo. Pan całe życie właściwie na morzu. No, przesada, ale trochę tak. Znaczy to specjalnie nie ma znaczenia, czy to jest na środku morza, czy pod brzegiem, bo czy 3 metry, czy 3 kilometry to mniej więcej wystarczy, żeby się utopić, to jest to samo. Ale mogę powiedzieć tak, że jak są bardzo trudne sytuacje, to tylko głupiec by się nie bał, tylko trzeba po prostu być przygotowany na to, mieć oczywiście, co jest bardzo istotne, szczególnie na nauce regatowej, trzeba mieć swoje procedury. Te procedury są mniej więcej bardzo zbliżone do tego, co robią piloci w samolotach, czyli jest checklista przed startem, u nas checklista przed startem, ale też jest i checklista w trakcie przygotowania łódki, potem po wyścigu i tak dalej, i tak dalej. Jest cały szereg czynności, które są pomijane na łódkach przeznaczonych do turystyki. No, trzeba się trochę bać. No. Czy ktoś z Państwa jeszcze ma jakieś pytanie? I jeśli nie, proszę Państwa, to rozpoczynamy licytację.